W poprzednim filmie rozwiązaliśmy sobie proste równanie różniczkowe po to, żeby znaleźć funkcję, która będzie nam modelowała liczebność jakiejś populacji, np. populacji jakiegoś gatunku owada. No i tutaj znaleźliśmy rozwiązanie ogólne, które zależy od stałej a, to jest stała całkowania. Ona wyszła po prostu z rozwiązywania równania różniczkowego, z tego, że tutaj znajdowaliśmy funkcję pierwotną. No i zależy od stałej k. Ta stała k to jest współczynnik proporcjonalności pomiędzy tempem zmian populacji, a liczebnością tej populacji. Czyli mamy takie dwie stałe. No i teraz tutaj w sobie w tym filmie wstawimy jakieś konkretne liczby, jakieś konkretne dane po to, żeby znaleźć te stałe. I to jest coś takiego, co już w przeszłości robiliśmy przy różnych modelach wykładniczych, ale nie zaszkodzi zrobić to jeszcze raz i zobaczyć, jak na konkretnych liczbach to wygląda. Ja sobie tutaj przekopiowałem to moje ogólne rozwiązanie. Tutaj, żeby mieć na nowej trochę miejsca. No i teraz powiedzmy, że mamy jakieś konkretne dane. Że w chwili T równej 0. Liczebność mojej populacji jest równa 100. 100 sztuk, 100 osobników mamy w populacji. A w chwili T równej 50, liczebność mojej populacji jest równa 200. Czyli podwaja się po 50. Ten czas mierzyliśmy w dniach, czyli po 50 dniach liczebność mojej populacji się podwaja. No i teraz, czy jesteśmy w stanie na podstawie tych dwóch informacji znaleźć te dwie stałe A i K? No, jak zwykle zachęcam cię wciśnij pauzy i spróbuj takie proste zadanie rozwiązać samodzielnie. No właśnie, no to jak to zrobić? No, trzeba wykorzystać tę informację. No to zacznijmy najpierw od tej pierwszej. Wiemy, że dla t równego 0 liczebność populacji jest 100. Czyli p jest równe 100. p jest równe 100. W chwili t równej 0. No to jest z kolei równe mojej stałej razy e do k razy do k razy. Te, a T jest 0, czyli k razy 0. Czyli w wykładniku mamy 0. W wykładniku mamy 0 e do zerowej to jest po prostu 1, czyli ta liczba to jest po prostu 1, czyli widzimy, że A musi być równe 100. Po prostu widzimy, że A musi być równe 100, czyli wiemy już, że z tego pierwszego warunku wynika, że nasza funkcja jest w postaci P równa się 100 razy E do K razy T. No to teraz możemy się domyślać, że z tego drugiego warunku wyznaczymy k. No tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ta stała tutaj, która wyszła nam jako stała całkowania, to jest wartość początkowa tej populacji, czyli ta wartość, która jest przyjmowana dla t równego 0. W chwili t równej 0, funkcja p przyjmuje wartość taką, jaka jest ta stała. No i w naszym przypadku w chwili t równej 0, ta wartość, liczebność populacji była równa 100. No to wykorzystaliśmy ten pierwszy warunek, no to teraz, tak jak mówiłem, wykorzystajmy ten drugi. Czyli ten drugi warunek nam mówi, że w chwili te równe 50, liczebność populacji jest 200. Czyli 200 to jest P, równa się, teraz A wiemy, że jest 100, czyli już użyjemy tej informacji, razy E do K razy 50. K, no a czas mamy tutaj równy 50. K razy 50. No to teraz. Mogę obie strony podzielić przez 100 i będę miał takie równanie, że 2 równa się e do k razy 50 k razy 50 no i teraz mogę, żeby to odwrócić, mogę wziąć bo chcę poznać wartość stałej k chcę się dobrać do tego wykładnika, no to żeby wyłuskać ten wykładnik, no to wezmę teraz logarytm naturalny obu stron logarytm naturalny z dwóch to będzie po prostu ten wykładnik tutaj, bo Funkcja logarytm naturalny, to jest funkcja odwrotna do funkcji wykładniczej, czyli tutaj będę miał k razy 50, czyli 50k inaczej mówiąc, no to teraz wystarczy, że podzielę obie strony przez 50 i znajdę wartość k. Moja stała k będzie równa logarytm naturalny z dwóch podzielone przez 50. To jest wartość mojej stałej k. Czyli mogę teraz napisać ostateczny wzór na moją funkcję P. Napiszę to tutaj, że p jako funkcja czasu, mogę to wyraźnie podkreślić, jest równa, no i to jest ta moja wartość początkowa, czyli 100, razy e do potęgi. No i tutaj zamiast k, wiemy już, że k jest równe logarytm naturalny z 2 przez 50, razy, razy t. To jest współczynnik przy czasie, który tutaj stoi w wykładniku. No i to jest rozwiązanie tego konkretnego problemu zadanego przez takie warunki, warunek początkowy i warunek w pewnej chwili t równe, równej 50.